Dzień dobry, witam, to Antaos i zapraszam na Let's Level Diablo 2. Tak więc ostatnim razem pod kanałami Ludkoleum znaleźliśmy Radamenta zmumifikowanego Boradrima, który miał zwój z informacjami dla Kaina, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że Talrasha, stary Horadrim, który się poświęcił, by uwięzić Bala, leży gdzieś na pustyni w swoim grobowcu i tego grobowca właśnie szuka Diablo, by uwolnić swojego brata i razem z nim odbić świat, albo coś w tym rodzaju. A my oczywiście zamierzamy temu zapobiec. Ciekawe. Choć wszystko, nawet sępy chcą nas ubić. Milec się nazywa. Nie mogę nieść dobrej jakości. 10 to skuteczność ataku. Jednak Alizie wolałbym zostawić broń, która absorbuje punkty życia od przeciwników. Odrobinę many mi brakowało. Kamienny grobowiec. Zamknięty. Potrzebuję klucza, którego niestety nie mam. Co znajdę w tym grobowcu? Robaki, żuki, które plują piorunami, znaczy rozlatują się na pioruny. Kula. Żogę mógłby się nauczyć. Znaczy nie nauczyć, czarodziejka może się nauczyć pożogi z tego. Ale sprzedam to za dobrą cenę. Nie mogę nieść więcej. Co z tym tasakiem? 9,17. Ciekawe. Ile kryształów nie odzyskam? Ale mogę wykradać manne i punkty życia. Dwadzieścia dwa, 17. To może być ciekawe. I przydatne. I możliwe, że dzięki temu wyjdę stąd jeszcze żywy.
stąd przyszłem ogólnie. Zaklęty ogień znaczy, że on wybucha. Jestem przeciążony. Dobrze, że w porę to zauważyłem. Burza ognia. Pewnie zgarnę dobrą cenę za to. Nie mogę nieść więcej. Trupia głowa. Mam co sprzedać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To wielki zaszczyt, że mogę ci służyć. Miło mi to słyszeć. 22. Szkoda mi stracić te odporności. To mi nie daje nic ciekawego. Więcej odporności na ogień, niech będzie. Dwadzieścia. Dzięki. Siedemnaście. Całkiem fajny ten hełm. No, na hełmie to mi się niezbyt przyda. Uzupełnienie życia. Już brzmi całkiem ciekawie. Zręczności. I punkty życia. O 20 obecnie przy 150 nie zrobi mi aż takiej różnicy. Ale kusząca jest ta opcja z uzupełnieniem życia, na co bym się raczej skusił nawet. Zobaczmy, jak to ładnie zadziała. Ten czepek bym sobie jeszcze zostawił, tak na wszelki wypadek. Jak wygląda u ciebie z łukami? Nie masz żadnych. 68. To więcej niż na mojej. Mam taki pewien plan. Ale 93. Jednak stracić odporność na błyskawice tutaj, gdzie siekają błyskawicami, byłoby dosyć niefortunne. Ale więcej pancerza mi się przyda. Szybka podmiana. I ruszajmy dalej. Tak więc biegliśmy w tym kierunku. Fajnie by było, jakbyś trafiał.
Ostatni poziom grobowca. Coś zielonego tu widzę. Skoro to i do zebrania. Sporo wybuchających robaczków. Pierścieniowa 56, ale nie założę jej. Tak, życie mi się powoli regeneruje. No właśnie, o tym mówiłem. Dużo więcej tu nie było. Więcej wybuchających robaczków. Mój golem się tym ze mnie, a ja sobie ustawię na nowo. Napojki. Odporność na błyskawice, odporność na wszystko. Na razie bym się nie skusił na zmianę. Jak tam golem? Dobra robota. Nie mogę jeść więcej. Wyparowana głowa. Zbroja z kości znowu. Ale zbrojność tylko 3. A tutaj 40. Nie, pójdzie na sprzedaż. Zobaczmy, co z tych urnach. Widzę tutaj skarb. Jestem przeciążony. Chociaż byłby dobry dla Lizy. Co się kryje tutaj? Więcej niż tylko złoto. Nadkruszony brylant. Sprzedawałbym te rzeczy. Witam. Witam. Witaj. Obrażenia od błyskawic 4-8. Wartości.
Dodatkowe obrażenia od piorunu. A to wykrada życie. Decyzja jest bardzo szybka. A to ciekawy napierśnik. Spróbowałbym coś zrobić. Zobaczmy, jak to zadziała. Uzupełnienie życia 6. Bardzo fajnie wygląda w czarnym. I lepsza zbroja dla ciebie. I pora ruszać dalej. Topór i napójki jeszcze bym sobie wziął. Niebezpiecznie. Zaklęte zimno. Tym razem trzymał odpowiedni dystans. Jestem przeciążony. Buława. Jak jest to wielkie? Coś takiego. I znowu mam pełny ekwipunek. I wychodzimy stąd. Nie było tutaj nic ciekawego. Zamknięte. Przedmioty takie mniej więcej średniej klasy. Topory, których już nie dźwignę. Lekka mikstura leczenia, jeszcze jedna taka. Jestem przeciążony. I ruszajmy dalej. Kaplica wytrzymałości. Suche wzgórza. Sale umarłych. Zobaczmy. Potrzebuję klucza. No niestety nie mam kluczy więcej. Pusta istota. Piorniste nietoperze.
Jestem przeciążony. Chyba jednak się wrócę zrobić sobie nieco miejsca. Dobrze cię widzieć. Ciebie również. Nie. Nie. 11 do minimalnych obrażeń. Obrażenia zadanie nieumarłym. Nie. Coś ciekawego tu jest. Nie wygląda na to. Więc ruszamy dalej. Przede wszystkim chciałbym ten łuk sobie obejrzeć. 2 miejsca, 4-8. Ogień. Chciałbym się cofnąć, nim wybuchnie. O, nie zdążyłem. Nie mogę nieść więcej. No to jest taka duża włócznia. Więc niech będzie tak. Ślepoliczka. Tutaj mogę biegnąć dalej w górę. Jedna prosta istota. Leczenie, ametyst. Jestem przeciążony. Jakbym miał więcej czaszek, bym mógł taki łuk zrobić dla Alizy, który absorbuje więcej. Nie mogę nieść więcej. Miejsca. Ty masz 2. Niech będzie tak. Jestem przeciążony. Myśliwski łuk. Dwa miejsca na klejnot. Lu mnie bardzo mnie interesuje. Dużo was tutaj. Leczenie jak najbardziej tak. Jeszcze więcej leczenia. Później raczej mi się nie przyda. Z
Sale umarłych poziom drugi. Identyfikacja. Czas działania trucizny zmniejszony. Większa szansa na zdobycie magicznych przedmiotów. Nie. Pójdzie na sprzedaż. Nie mogę jeść więcej. Czy nie chciałem jeść więcej? Jest tutaj tych przeciwników. Portali. Jestem przeciążony. Pałasz. Pamiętam, że pałasze to były bardzo dobre miecze. 5-10. Duża szybkość ataku, no właśnie. Oczywiście mam za mało siły, by go użyć. Niech sobie ten portal tutaj stoi. Chociaż jak już jest otwarty, to sprzedam tą włócznię. Zostań na chwilę i posłuchaj. Poświęcenie. Nie pamiętam, co poświęcenie robi. Ale ruszajmy dalej. W porządku, niezwykły ten jest. Niech tego tu żywię, bym się pozbył. Dosyć mocno biją. Duży talisman.
Odrobinę złota. Eliza dostała kolejny poziom. Doskonale. Którędy teraz? Muszę wrócić się do wejścia. Tutaj w prawo pewnie. Ktoś tam już we mnie szpiela. Właśnie dobiłem kolejny poziom. Premia do ataku, szybkość chodzenia, biegania i więcej życia. Niech będzie najpierw mistrzostwo. I zrobiłbym sobie krótką przerwę. A wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Don't Taos. Over and out.